Były popielate, jasno popielate. Takie prawie takiego koloru jak gołąb, bardzo jasne, króciutkie do przegubu ręki i tutaj były rozcięte na dłoni, także je można było włożyć i były ręcznie szyte i oni ich nigdy nie zdejmowali, nigdy ich nie zdejmowali. Oficera SS nigdy się nie widziało z gołymi rękami. Życzyłbym sobie, żebym ja nie potrzebował tutaj stać przed wami, ale niestety Holokaust był. Ja muszę wam powiedzieć, co się stało mojej rodzinie, mojej żony rodziny. 6 milionów Żydów. 16 ludzi z mojej rodziny zginęło w Belzecu. Jak ja szedłem przez ten Belzec teraz, ja słyszałem głosy mojej rodziny, I tych 600 tysięcy ludzi, co tam zostali zamordowani. Jak ktoś zabije jednego człowieka, my go nazywamy mordercą. Jak zabija 100 ludzi, nazywamy go też mordercą. Tu są zdjęcia. Niemcy robili bydło z ludzkich ciał. Jak ktoś zrobił mydło z jednego człowieka, my go nazywamy barbarzyńcą. Czy zrobił z jednego, czy stu. Niemcy byli barbarzyńcy. Nie zapominajcie o nas. Nam nie wolno zapomnieć. Nam nie wolno wybaczyć. Jedynie wybaczyć mogą ci, co zostali zabici. Mam nie wolno wypaść i nigdy nie wolno nam zapomnieć. To byli zwykli ludzie, tylko że... No... To byli zwykli ludzie, Żydzi. Kocham Kraków, w ogóle sobie nie wyobrażam życia poza Krakowem. Smutek. Smutek, co się tu stało. To było takie miasteczko i w tym miasteczku mieszkali Żydzi. Żydzi po getcie jechali do obozu koncentracyjnego i tam zostawali raczej zabijani. Zabijano ich dlatego, bo... W sumie to nie wiem. W czasie wojny hitlerowcy wymordowali kilkanaście tysięcy ludzi, Żydów. Tylko jedno jest prawdą, że o tym nie da się nigdy zapomnieć. Żeby się nie wiem jak chciało.